dzisiaj? Sobotę, jest godzina 15.20 i my jedziemy szukać wrażeń sobotnich. A tak serio, to mieliśmy pojechać. Posłuchajcie się na taką górkę. Jak tam w ogóle to miejsce wygląda? Jak tam jest? I jedziemy też na jakieś tam zakupy, musimy zrobić, bo dziecko nie ma mleka. Skończyło się i po prostu stwierdziliśmy, że ruszymy się gdzieś z domu, żeby nie siedzieć. I jeśli chodzi o pogodę, jest minus 2 i jest taka... Nie ma takiego zimna, taka średnia pogoda, ale pochmurna. Co się dzieje? I w ogóle właśnie mam tą torebkę, co pokazywałam w ostatnim, i tutaj aparat się mieści bez problemu, w ogóle jeszcze jest dużo luzu, telefon mam i jeszcze dużo rzeczy mogę tutaj zmieścić, więc spoko, że w tej torebce taka mała, a mieści się aparat. No i gumiaczki wzięłam, bo dzisiaj właśnie taka pogoda trochę ciapowata. Także tak wygląda sytuacja. Wieczorem będziemy zapewne oglądać Melody Festivalen. Właśnie tam też Margaret występuje. Nie wiem, czy ktoś z was to śledzi, interesuje się. Uważaj! Jesus! Co się dzieje? Właśnie występuje i dzisiaj jest półfinał, tak twierdzisz, tak? Szwedzki, tak. Półfinał właśnie Eurowizji Szwedzkiej, bo jak wiecie... Ale Melody. Sorry, Melody Festivalen, bo jak wiecie... Szwedzki jest to taki... W Szwecji jest to bardzo, bardzo znane i popularne i w ogóle to jest chwilę. Właśnie, i właśnie ten Melody Festival jest bardzo popularny w Szwecji. Chyba z tego względu też wzięła właśnie Margaret udział, bo sama mówiła, że w Szwecji jest takie bardzo popularne, a poza tym to jest też dobra reklama dla niej, żeby się pokazać. Poza tym ona i tak tutaj w radiu szwedzkim jej piosenki leciały, często lecą. Zresztą nawet, nie wiem czy wiecie, ale teksty i piosenek, tak? Pisze ktoś, jakiś Szwed? Jakiś Szwed. To mi się wydaje, że... Tak, podobno ktoś mówił, nie wiem czy to prawda. Także tak, sytuacja wygląda na chwilę obecną. Okej, okay, więc mamy chwilowo przerwę. Bo Marcin poszedł do sklepu, żeby właśnie kupić mleko dla Olivera. On w ogóle zasnął. A Janek też. Także śpią na razie. I właśnie dzisiaj jeszcze chcę nagrać filmik, jak wrócę do domu. O tych maseczkach, bo już miałam kusi, żeby jakby spróbować na twarz, a nie chciałam właśnie ich otwierać bez nagrania filmiku, bo chciałam właśnie pokazać, jak one wyglądają w środku, do czego one służą, jakie rodzaje są, więc jak wrócę, to właśnie chciałam to zrobić, a później sobie ją użyję jakoś. Właśnie czytałam, do czego one są i jaki mają skład i bardzo fajne właśnie, więc zobaczymy, czy są fajne i czy dają jakiś efekt. Po jednym użyciu może tak niekoniecznie, ale właśnie sprawdzę sobie. Później wrócimy. Więc to jest takie miejsce parkingowe. Dużo. Tam jest właśnie ta górka, na której się dziś zjeżdża. I tutaj też na nartach zjeżdżają, nie? Bo narty brali. No tak, na nartach też. Minus 3 jest. Ale też jest dość zimno, przynajmniej tam się specjalnie nie ubrałam na górkę, powiedzmy tak. Moje ubranie jest takie średnio, szczególnie jeśli chodzi o gumiaki. Bo właśnie jak mówiłam, mieliśmy tylko na chwilę tutaj przyjechać, zobaczyć jak to wygląda. Czy fajnie, czy nie fajnie, czy warto, czy nie warto przyjeżdżać tutaj. Ale miejsce całkiem fajne, nawet jak mama, będzie ciepło i lato, to tam mama, jest właśnie woda. Tata powiedział, gdzie toaleta jest. Mama, tak tam. Ludzik mi tak. W środku są takie stoliki i można przynieść swoje jedzenie, ktoś ma, to może tam siedzieć w środku i się posilać. I chyba gdzieś tutaj też w środku jakieś było z jedzeniem chyba coś, nie? No właśnie.
Ale how to get? Chcesz jechać? Chcesz? Chcesz? Chodź, chodź. Chodź, tak. A ty kieruję, tu jest. Nie ale szybko się jeździ z tej górki, tam są jeszcze takie nierówności, na których się poskakuje. Widziałam, aż podskakiwaliście. Zabić się można na tym. No, Alan sam tu nie wiem, czy tak dobry pomysł. Tam jest właśnie tam, gdzie oni zjeżdżają, tam jest łagodniej, a tutaj jest za bardzo, wiesz. Ale tylko koło, kurde. Ja sobie sami byłem w szoku, bo nie będzie. Jest normalnie. Dobra. No dawaj. Masz. Masz. Nagrywasz już? No. Boję się. Tak fajnie? Tam jest lepiej, zobacz, tam jakie zjeżdżają. Tak się to wylutało. No. Patrzcie na Olivera. Patrz. No zjeżdżajcie. Nie tędej! Petvar, ser ni kaninen där borta? A tam dalej właśnie jest grill, tam gdzie idzie dym. I tam podobno właśnie można sobie smażyć kiełbas i tam... Kolejny zając, to się mówi, nie? Już drugi, tamten był taki żółty. Fajnie ciepło tutaj. Toalety zrobione. Także miejsce całkiem fajne. Ciekawe jak co tam dalej jest, jak się idzie, nie? Co jest? Ale oni gdzieś tutaj zjeżdżają na napę, ale chyba gdzieś indziej, nie? Bo tutaj może gdzieś tam wyżej. Patrz następny, patrz. Ile kurczę królików, jakie małe, co? Kolejny pobieg. Fajne. Wiesz, las tutaj blisko. Więc spoko, spoko, spoko. A gdzie widzimy? Gdzie widzimy? Tam też jakieś to. No, masz z tyłu i masz na nogę, no tych łydkach.
tutaj się spaceruje, tak? Dokładnie. Trasy są, tak? 6, 4, 6, 5 i 4. Dobra, idziemy. Aha, tabla. Zmarzła. No idziemy. Dobra, może się szybciej. Także tam jest takie wielkie jezioro, się ono ciągnie, aż tam daleko ktoś tam chodzi, czaisz? To tutaj oni jeżdżą na tych nartach chyba. I chodzą. Ale tak jest. W kółko, zamarznięty niby się wydaje, ale nie wiem, czy ja bym się nie bała tej wejść. Dlatego, że ostatnio było na plusie, nie? Mm. Także właśnie jak będzie tutaj ciepło, to może być fajnie, bo co? Bo taki fajny ten, miejsce do siedzenia na kocy, nie? Żeby posiedzieć nad wodą, nie? Ciekawe, czy tam jest jakaś plaża przy tej łodzie. Bo wiesz, teraz śniegiem, tak? Bo teraz śniegiem zasypane, to nie widać. Jest, bo ten, wakacyjne zdjęcie będzie. No to jak będzie ciepło, można się kiedyś wybrać inny punkt niż ten blisko nas. Więc pojedziemy może do sklepu, zobaczymy coś ciekawego, że coś by zrobił dobrego na kolację. Także taki jest plan, teraz sobie się napiłam. A ja jestem głodny, Dario. Sorry, nie wiem. Okej, takim dosyć podstawowym już mamy 17:52 i my właśnie dopiero wyjechaliśmy ze sklepu, właśnie byliśmy na zakupach, kupiliśmy nam kilka rzeczy do domu i wracamy. Ja kupiłam właśnie taką kawę mrożoną zimną z tego względu, że już nie chcę tak późno pić jak wrócę do domu. A poza tym dawno tej nie piłam, a nawet czasem lubię taką kawę kupić i wypić. Więc szpital mijamy, to taki duży szpital, nie wiem czy go widać. W pewnym czasie tutaj rodziłam jedno dziecko, drugie dziecko, wspomnienia i fajne i tragiczne, więc mam mieszane uczucia, jak tędy przyjeżdżam. Do szkoły chodziłaś? No i tam jeszcze dalej chodziłam właśnie do szkoły. Na język szwedzki. Tak się ciemno zrobiło. Okej, także mamy już pół do siódmej i mała zmiana planów, jednak nie nagram się tego filmiku, bo właśnie znajomy za chwilę przyjść do nas na chwilę. Maseczkę tu też chciałam sobie dzisiaj zrobić, ale chyba już nie zrobię, to trudno. Jutro nagram ten film, jutro sobie tą maseczkę, więc nie wiem, czy się jeszcze dzisiaj będę nazywała, jak nie, to się jutro na pewno odezwę, więc jakby coś, to do jutra. I halo, mamy już następny dzień, czyli niedzielę. Jest godzina już 13:42, bo dzisiaj trudno jakoś nam, no w sumie na... Za niektórym dzisiaj trudno było się wydostać z domu, szczególnie z łóżka. Czy nie? Jest coś w tym, prawdy czy nie? Ale jest zaledwie jakim jak spałem. Także właśnie Marcin sobie robił drzemkę jeszcze po obudzeniu się, jest dwugodzinną, gdzieś o 12:00 wstali. Jest właśnie już 13:43 i my jedziemy do Ikei, bo ja właśnie chciałam kupić, szukamy, chciałam kupić jakieś ramki na zdjęcia, takie duże, dlatego że mamy te zdjęcia z chrzcin i chciałam właśnie, żeby je powiesić, żeby one były widoczne, a nie gdzieś ten album leży rzucony i nikt go nie widzi. I tak, bo za to jakieś przyziemienie mnie chyba łapie. Jak mi gardło mnie jakoś boli i zrobiłam sobie po prostu herbatę z miodem, imbirem i cytryną, żeby się odkurować, bo chora to ja nie chcę być. Chora i jeszcze musiała się dziećmi zajmować, to nie ma w tym nic fajnego. Więc taki jest plan, jeśli chodzi o dzisiaj. I w sumie na razie tyle. Więc pisa scenarę. Pogony ci założę, daj. Nie chcę. Czekaj, mama, zrób trzy zdjęcie. Jeszcze tak.
taka fajna lampka w postaci torebki. Podoba mi się ta kolekcja. Ta lampka, lampka fajna, co? To jest lampka i tam są pienia z boku. I już mamy dużo później, jest godzina 17:19. Tyle czasu nam te zakupy zajęły, ale to też z tego względu, bo byliśmy coś zjeść, spotkaliśmy znajomych i Martę i Marcina, więc byliśmy razem, tam trochę pogadaliśmy. I pogadaliśmy trochę. No i później poszliśmy na zakupy i już jest właśnie po 17, także jedziemy do domu, później wam pokażę, co tam kupiłam ciekawego i kawę mi się chce, więc więc jak wrócę, muszę się napić, więc odezwę się w domu i wam pokażę zakupy. Kilka rzeczy kupiłam, to co chciałam i to też czego nie chciałam. Dzisiaj będzie ten. Okej, więc szybko wam pokażę, co kupiłam. Pokażę czy nie pokażę? Kto się tutaj już pakuje? Przyznać się, kto się tutaj już pakuje? Mam aż 3 minuty. Więc kupiłam takie dwie paszewki w kolorze takiego niebieskiego koloru. Niebieski, to nie jest do końca niebieski. Jakiś taki kolor, jak widzicie. Dwie. Następnie kupiłam taki kocyk właśnie do tych poszewek, bo mam sama jeszcze mieć w pokoju w sypialni zasłony, mam takie właśnie podobne. I właśnie będzie wtedy pasowało tego koca. On jest właśnie duży, bo to jest 230 na 250. Następnie ej, oliwka! Następnie kupiłam takie dwie też poszewki z takim żółto-szarym. Stwierdziłam, że tutaj będzie w pokoju dużym fajnie wyglądało, dlatego że mamy te cegiełki w takich właśnie kolorach podobnych. I następnie kupiłam... Następna rzecz, kupiłam sobie właśnie taki kubeczek. Taki różowy właśnie na herbatę, bo właśnie dzisiaj kiechałam, to nie miałam. Co sobie może być, mój kubek zaginął. Jest taki różowy. Następnie tutaj taki otwieracz. Rurki, baterie jakieś tam, żarówki, worki na śmieci. Kwiatki, tulipany żółte. Lampki, które miały właśnie pasować do tych do tego kosa i do tych poduszeczek, tylko że się okazało, że tutaj nie ma kabla, że po prostu jej się nakłada już na jakiś tam kabel. Na jakieś czegoś, na jakieś lampki. Jakieś lampki, dziwne to. No tak, no to są zmieniane, tam masz, miałaś te lampki. Więc się trochę wyrolowałam. No i ramka na zdjęcia taka. I jeszcze jedna. Średnia taka, mniejsza. A mam wyłącz to. W sumie tyle ciekawego. Więc ja już myślę, że na tym zakończę. Zrobiłam sobie kawę i do chwilę pić, bo już zresztą miejsca nie mam na karcie, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym vlogu, filmie. Więc na razie.